Pozdro Nowa Huta. Dobra, zobacz, co odjebał Szeliga. Boxdel, zróbcie walkę na famę, ja VS zawodnik Cuma, jak wygrał das mi walkę z tym szusiaczkiem mechanem, jak go najebie na końcu walka za Martin w klatce 2N na 2N0 uciekania noc na móc. Dzięki Patol 94. Że waży 73 kg pozdro. Ale to na Revoluta możesz mi przelać. Wesołych świąt, chłopy zdrowych. To jest generalnie bardzo cichy shot, widzowie. To też nie jest kwestia tych donate'ów w tle. Chłopie, to nie teraz na pewno, bo to dzisiaj jest sobie dzień przed świętami, zaraz tam do rodzinki na dół i... Można wpaść do was z flaszeczką. Dobra, ja widziałem tego shota. Ja wam powiem. Tutaj generalnie jest ten, jest cała nitka o tym. Do Szeligi zadzwonił ziomek, który mu zaproponował hajs za udostępnianie kuponów. Wiadomo, tych takich typerskich. No, powiem wam szczerze, krzywa akcja, nie? Nie będę ukrywał. Myślę, że Szeliga nie jest zadowolony z tego, co się tu odjebało. No Piotrek musi to skomentować, nie? Bo nie może tego zostawić bez odzewu. I ja na początku streama też już wam gadałem o tym, nie? Że z tymi kuponami to jest tak, kurwa, średnia akcja, nie? Ale dzisiaj... Dziękujemy za stówkę. Thanks, Robert. Piotr Lipski, podkręcają, niech panowie piją. Pozdrawiam z Kostrzyna, okolice Rafała. Jedziecie panowie z tematem, życzę szczęścia. Pozdro, Tex. I no i się... Zareklamował to. Nie. Ta. Nie. No tutaj macie, nie? Pewne kupony. Za kupon. No chuj, no kurwa. Są święta, no. Ja bym chciał mu wybaczyć, bo są święta. Ten tym bark obok ciebie jest mocną żulnią. Co? Ten sok obok ciebie na tym kadrze. Kurde, no. A ma oznaczenie hashtag reklama? Hashtag nie reklama? Ma, nie ma. Nie ma. Kurwa, mać. Chujowo. Kurwa. Człowiek zadymka. Wysokich świąt i szczęśliwego nowego roku. Nie no, powiem wam tak, nie? My już trochę wypiliśmy, nie? No ale trzeba się wypowiedzieć. No chujowa akcja. No nie ma co gadać. Myślę, że Szeliga jest tego świadomy. Może niech, nie wiem. Nie chcę wchodzić do portfela, ale niech może da, kurwa, tą dychę na coś i tyle. I będzie to może wybaczone. Jezus. My nie możemy robić takich streamów, takich tematów, mordo, bo ja już miałem przynajmniej dwa barsy, nie? Najgorzej jest być takim tym. Tego typu streamy robić, właśnie newsowe, z afer, bo... Kurde. Jak się poważnie masz wypowiedzieć na ten temat? Jak? No nie, Szeli odjebał to akustycznie, no, niestety. No w chuj. No nie popieramy, nie. A co, jemu nikt na czacie nie napisał, kurwa, że to było słychać, on się nie poczaił. On przecież potem się kapnął i wyłączył streama. Aha, on wyłączył ale streama ogóle... i zrobił storkę. Tak, ale w ogóle... Przechuj. Czemu w ogóle... Jakby, nie wiem, czemu on ma taką chuj, nie? Że stary, rozmowa o takim dealu. Ja akurat miał streama włączonego, stary. Ale kupon no to wiesz, to na Revoluta. Smogły napisał, ale kupon przynajmniej wszedł. Nie wiem, Boxdel, czy widzimy się, to nie wiem, bo Drwalka lubi biegać, a ja trochę mniej i ciągle mówi, że mi nie da, a ja nie wiem w sumie o co mu chodzi. Wypijcie za swoje walki na fame. Pozdro, Ryta. No ciężko waza, nie? Najpierw gluty, potem to. Dzisiaj Wigilia. Mordowysi... No na pewno Szeliga może być zawiedzionym ziomusiem, nie? Po tym, co się stało. Nathan ostro do trąby i czajnika. Ja, widział.